sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. Witam ponownie. Dzisiaj będę robił kiełbaskę swojską i zrobię trochę takiej grubej kiełbaski a la krakowską, żywiecką, coś takiego. Tutaj mam pierwszej klasy mięso. Tutaj 1,5 kilo gdzieś około. Klasy drugiej mam 4 kilo. 4,300 gdzieś kilo. I tutaj klasy pierwszej, klasy drugiej, klasy trzeciej raczej. 2,100. Bardzo ciężko mi było uzyskać tę trzecią klasę, bo świnka była bardzo chuda. Przygotowałem już przyprawy. Ponieważ będę robił kiełbaskę ale krakowską, żywiecką, taką troszeczkę eksperyment zrobię, bo czemu nie, i kiełbasę cienką. Tutaj mam dodatkowo przyprawy. To jest kolendrę mieloną. To jest około 2,5-3 łyżeczki. I troszeczkę dałem też gałki muszkatołowej mielonej. Czosnek jest jedna główka na 8 kg mięsa. Na 8 kg mięsa. To już dzielę po prostu tak w miarę sprawiedliwie. Więc tak, do klasy pierwszej jakieś 1550 gramów mam mięsa. Mam 27 gram soli. 27 mam tak pół na pół, sól zwykła z solą pokującą. I do tego pieprzu dodałem tak mniej więcej na oko 1,5 łyżeczki. Klasa druga, mam tam około 4,350 kg, 78 gram soli dałem, tak sobie wyliczyłem, daję 18 gram soli, 18 gram soli ogólnie na kilogram mięsa. To jest, tak mi smakuje po prostu, więc trochę za więcej jest niedobrze dla mnie, za słono wychodzi. I tutaj mam też pieprzu około 2,5 łyżeczki. I klasa trzecia 2 kilo 137 gram mi wyszło moich obliczeń. I też wszędzie 18 gram na kilogram mięsa. Dobrze. The walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now, when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Klasę trzecią też dałem do lodówki, żeby było chłodniejsza, żeby później dobrze wyrobić, żeby się klej fajny zrobił, ten kuter, czy jak to się nazywa. Dobra, idziemy z dwójką. Now is for you to stay the night. But if you keep saying that you've got to leave, then I'm gonna be alright. As long as you tell me that we ain't running out of time. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Dobrze.
czyli robimy lepiszcz, ten cały, który będzie się, będzie trzymał tą kiełbaskę w kupie, że tak powiem. Co robimy? Potrzebujemy jakieś 100 ml wody na kilo mięsa. Chciałem nabić tą grubą kiełbaskę. To już mam te kawałki. Użyłem sobie kawałek, trochę tego mięsa z tej kiełbasy. Dodałem tych większych, lepszych skrawków. Takich długich nawet. Zobaczymy, czy to przejdzie przez tą moją nadziewarkę. Jeszcze trochę wyrobię. Wcześniej wyrabiałem troszkę, dodałem tę kulendrę z kałką muszkatułową. Nabijam bardzo ściśle. Widzicie, jaki kolor fajny? Widzicie, jak pięknie? Puszczamy powietrze. Troszkę za mocno jak się zaciśnie, też nie dobrze, też się przerywają to słońce, no nie są takie
końcu wytrzymały. Zarazem 3 kilo. 3 kilo. I 5 kilo będzie kiełbasy cienkiej. Fajnie. Więc tak, tutaj postanowiłem dodać troszeczkę pieprzu i łyżkę cukru. Bo zapomniałem, co będę oszukiwał. I jeszcze raz to wyrobię. Wkładam to na dziewarki. Troszeczkę trzeba tam docisnąć. Trzeba mi tak. Dzisiaj testuję nowego dostawcę z Dubaja. Jedlit. Zobaczcie. Kurde. Ta różnica. Te a tamte. Jak na razie. Nie zapeszać. Nie chcę zapeszać. Kończyłeczkę zawiązujemy. Wam się tutaj nazbiera powietrza tą tępą stroną noża, uderzacie, robi się taka mikroskopijna dziureczka. Wyszły takie trzy kiełbaski. Zawsze się starajcie porzystą liczbę kiełbasek robić, żeby nie wisiały, żeby nie było tak, że jedna będzie niżej. Chcecie robić ok. Zapraszam do lądzenia.
dzisiaj mamy wyjątkowo ładną pogodę do wędzenia. Włączyłem już tą wędzarnię. Dzisiaj sobie myślę, że może spróbuję, to jest chyba orzech, jak się nie mylę, amerykański czy coś takiego, jakoś tego orzecha na początek dam chyba dwa te brykiety. Będę resztę wędził olchą i jabłonką. Może dorzucę tego dębu albo klona, nie wiem co to jest, no kolon chyba. A tego to w ogóle nie wiem co to jest po angielsku, co to znaczy. Tego nie będę dotykał, bo nie chcę. Tu już się nagrzewa. Zwykle pusta. Termometr, muszę baterię wymienić. Już jest ciepło. Ktoś mi doradził, że ta wędzarnia lepiej wędzi, jak się na początku lepiej dogrzeje. Więc zrobimy kolejny test. Ok. Niestety będę musiał być na pracę. Jedziemy. I get lost sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now, when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Już parowar do parzenia zalałem wodą. Nie wiem czy już mówiłem, to jest taki z Lidla za 34 funty, w promocji był, chyba jeszcze są w niektórych Lidlach. Mamy cyfrowy wyświetlacz, ustawiamy temperaturę, czas parzenia, ale to nie jest potrzebne, bo i tak musimy używać termometru. Chyba że mamy jakąś wprawę niesamowitą. Parzymy w temperaturze. Ja mam
temperaturę w tym parniku 80 stopni i do uzyskania 70 stopni, 69, 68, 70, w zależności co parzę. Tyle. Dobra, krążek się przesunął. Mamy 59 stopni. Tutaj mamy trochę ponad. Krążek się przesunął już na wędzenie. Powoli dymek będzie szedł. I będzie się działo, nie? Dobrze, minęło już jakieś 2 godzinki i będę wyciągał tą nie wiem czy dam radę, pokażę wam. Wbijam termometrzyk, tak mniej więcej w środek, drugą też wbijam. Jedną też się parzą, temperatura teraz spadła trochę, 78, w środku mają 51 stopni, przykrywam, czekamy. Jest 68 stopni, dobra, już jest po parzeniu. Wyciągnąłem ją z tego oto parowara, parnika. Parzyły się jakieś od 3.20 do 3.50. To sobie obliczcie, jak chcecie, ile to minut. Jak je wkładałem do parnika, do tego parowara, to miały 51 stopni. Jak je wyciągałem, to miały 68-69 stopni, ale raczej 69, bo się trochę poguzdrałem, bo czemu nie. Okay. Kończymy wędzenie. Około 3,5 godziny wędziłem. Kolorek już jest ładny. Parzymy. I tyle chyba na dzisiaj. Wystarczająco. Pogoda, zobaczcie. Zacząłem wędzić i od razu chmury przyszły. To jest szczęście. Termometry wbite. Na jednej jest 48, na drugiej 50. Przepraszam, że dźwięki. Leżona taką piosenkę. Ok, i po 10 minutach mamy to. Ja szybko wyciągam i wkładam do wody. Zakończyłem już dzisiaj robotę. Wszystko uwędzone. Kiełbaska wygląda tak w środku. Tak to wygląda ta żywiecko-krakowska kiełbaska. Wygląda bardzo dobrze. Kroi się plasterki. Widzicie, ona jeszcze nie stężała tak, jak miałaby stężeć. Widzieliście, że specjalnie się nie spinałem nad robieniem jej, a i tak jest w porządku.